pod sceną zrobi się gęsto, znów wszyscy przyjdą tutaj, gdzie ja stoję, bo nadszedł czas na ogłoszenie wyników w naszym konkursie, w naszych wyborach Miss Motor Show Olsztyn. Zapraszamy wszystkich serdecznie tutaj pod scenę. Zapraszamy tych, którzy głosowali i zapraszamy tych, którzy kibicowali. Jeszcze raz przed nami staną i zaprezentują się wszystkie kandydatki. Zaczynamy po kolei. Na początku Agnieszka Tomczonek z Volkswagena. Można zachęcać prawami. Brawo! Mariola Rysik z Radikala. Sylwia Ostarkiewicz, czyli Volkswagen Racing Polska. Ania Witkowska ze stoiska Kia. Ania Wojciechowska, czyli stoisko Volkswagena. Patrycja Ballo, czyli Efficio Art. Angelika Raczekowska ze stoiska Staniszewscy, która ozdabiała rajdówkę Zbyszka Staniszewskiego. Sylwia Antoniuk to dziewczyna, która stała przy Audi RS6, 4,5 sekundy do setki, wielki samochód kombi. Ja tego nie pojmuję. Następnie Marzena Czarniakowska z Radikala. Beata Kadylak z BMW. Viola Oleszko z Subaru. Patrycja Antoniuk ze Skody. Kinga ze strefy ciszy. Kinga Jotko, która siedziała w Jaguarze ze strefy ciszy. Następnie Kasia ze strefy ciszy, która również zasiadała w tym Jaguarze. I Ania Durka, która prezentowała się przy Ferrari i Maserati, które stoją w rogu. Szanowni Państwo, to są wszystkie nasze kandydatki. Ja wyniki już mam zapisane. Teraz pozasłaniam trochę panom operatorom. Będę psuł kadr. Najpierw robimy lewą stronę sceny, ja się usuwam. Teraz robimy prawą stronę sceny, ja się usuwam, a teraz ja się usunę w ogóle, żebyście mieli wszystkie kandydatki w jednym ładnym kadrze, żeby nie trzeba było w Photoshopie wycinać Jermakowa, który stoi na scenie i coś mówi. Chwila dla fotoreporterów, wszystkie kandydatki w jednym, równym, ładnym rzędzie. Ja dodam, że sponsorem głównej nagrody dla kandydatki, która wygra te wybory, sesji zdjęciowej jest pani Emilia Zaniewska. Wizażem i stylizacją do sesji zajmie się pani Dorota Mańkowska. Dziewczyna, która wygra, będzie miała profesjonalną sesję zdjęciową. Sponsorem nagród dla wszystkich dziewczyn jest m.in. Fitness Club Sylwetka. To fitness club na Jarotach przy ulicy Wilczyńskiego. Nowoczesna, klimatyzowana siłownia, 180 godzin zajęć fitness, masaże rolujące, sauny, solaria itd., itd. Jeśli chcecie wyglądać tak jak dziewczyny, to idziecie do Sylwetki i nawet panowie może coś tam sobie... Szanowni Państwo, tytuł drugiej wice-miss Motor Show Olsztyn. Głosami jurorów, którymi byli wystawcy, którzy wystawiają się na dzisiejszych targach. Oni głosowali, oni wypełniali kupony i oni teraz nas słuchują. Ja myślałem, że oni przyjdą, będą pić kawę, będą oglądać te swoje samochody. Proszę bardzo, ludzie z Radikala, od wyścigówek, ludzie, którzy niejedno widzieli, bo jeżdżą po targach wyścigowych całego świata, oni są, oni patrzą. Ludzie od Zbyszka Staniszewskiego, ludzie, którzy też niejedno widzieli, bo Zbyszek niejedno ma imię, jak wiemy, też stoją i patrzą. Ludzie z KTM-a, wszyscy, od Skody, mimo że mają dobrą kawę, też patrzą na nas. No to słuchajcie, oni głosowali. Dziewczyny już mają dosyć. Trzecie miejsce, czyli tytuł drugi wicemis, zdobywa Angelika Raczykowska ze stoiska firmy Staniszewscy. Nagrody wręczają Izabela Gałązka z firmy Artumen i Rafał Radzymiński, dziennikarz Automanii, dodatku do Gazety Olsztyńskiej. Zapraszamy Państwa na scenę. Druga wicemis Angelika Raczykowska, czyli stoisko z rajdówką Zbyszka Staniszewskiego. Rafał Radzymiński, dziennikarz Automanii, człowiek, który kreuje gusta motoryzacyjne olsztyniaków. Człowiek, który ma wpływ na to, czy na parkingach pod marketami w Olsztynie będą stały Volkswageny, czy Skody, czy Kije, czy może inne jeszcze auta. Druga wicemis, czyli stoisko Zbyszka Staniszewskiego, Angelika Raczekowska. Tytuł pierwszej wicemis głosami jurorów zajęła dziewczyna, która stoi przy bardzo fajnym samochodzie. Przy samochodzie, który jest jedną z ozdób dzisiejszej imprezy. Przy samochodzie, który bardzo mi się podoba i przy samochodzie, którym chciałbym się przejechać. Mam nadzieję, że niedługo mi się to uda. I każdemu z Państwa może się to udać, bo to jest samochód dostępny dla wszystkich. To już trochę zdradziłem. Stoisko firmy Radikal i Mariola Rysik, pierwsza wicemis. I ponownie nagrody, szarfy i diadem wręczają
Izabela Gałązka z firmy Artwoman i Rafał Radzymiński, czyli olsztyński Jeremy Clarkson. Plecaczek do szkoły będzie dla młodszego rodzeństwa. Szanowni Państwo, no i teraz przychodzi moment na wszystkich wyborach miejskich, kiedy pozostała ta główna jedna nagroda. To jest moment, w którym zwykle wymienia się wszystkich sponsorów, dziękuję się ludziom od nagłośnienia, dziękuję się ludziom od oświetlenia, żeby podnieść tę atmosferę, żeby to wszystko podkręcić. Dziękuję się ludziom od cateringu, dziękuję się wszystkim tutaj na sali, żeby to wszystko nakręcić i doprowadzić dziewczyny do zawału. My tak robić absolutnie nie będziemy. Ja tylko pokrótce przypomnę, że jesteście Państwo na Motor Show w Olsztynie, a Miss Motor Show w Olsztynie została dziewczyną, jak serce bije, dziewczyna ze stoiska niemieckiej marki, dziewczyna ze stoiska Volkswagena, Agnieszka Tomczonek. Państwowa Orkiestra Polskiego Radia i Filharmonicy Wiedeńscy ukryci w piwnicach hali Urania wykonali fanfary na żywo. To nie było z taśmy. I Agnieszka Tomczonek otrzymuje nagrody. Jeszcze raz przed Państwem nagrodzone i zwycięskie głosami naszych jurorów Miss Targów Motor Show Olsztyn Agnieszka Tomczonek z Volkswagena, pierwsza wicemis Mariola Rysik z Radikala i druga wicemis Angelika Raczykowska, firma Staniszewscy. Wielkie brawa dla wszystkich dziewczyn, chwila dla fotoreporterów. Oczywiście brawa należą się wszystkim dziewczynom, bo wszystkie dziewczyny dostają też nagrody. Podoba się ładnie tutaj? No to dziękujemy serdecznie naszym dziewczynom i zapraszamy je ponownie do pracy.